Słuchaj mnie dobrze, nie? Tak, słuchaj. Jestem szczerze właśnie myśleć, bo przyznam się, jestem jakby na finiszu choroby. Więc tak się zadałem się resztami siły, żeby stopić, żeby to się nie zmieniło, bo wiem, że część z was trzeba być, więc jak tam trochę mniej energii mam, zwykle mam więcej. Także to zobaczycie też krótkę. I chcę wam dzisiaj wszystko powiedzieć. Może na start pytanie, kto z was nie ma konta na LinkedInie kupić? O, jedna osoba. A kto z was korzysta tak raz na dzień z LinkedIna? Prawie codziennie. Jeszcze trzecia grupa, która ma, ale ma tam nieporządek. Ale tak, to największa grupa, nie? To pytanie jest takie, bo tematem jest dzisiaj takim kontekście trochę szukania pracy, budowania kariery i trochę pozyskiwania zleceń. Mamy bardzo mało czasu, ja mógłbym tydzień, dosłownie tydzień mógłbym prowadzić takie spotkanie, więc jakby się coś takiego, coś tam się pojawiło, możecie mieć też pytanie, ale też raczej będę leciał z tym materiałem i skupiam się dzisiaj na takiej perspektywie bardziej pod kątem bycia znalezionym i znalezienia pracy. Tak? To taki główny kontekst, ale wiele różnych takich porad, wskazówek będzie dotyczyło w ogóle odnalezienia się i zbudowania marki osobistej na LinkedInie. To jest przykład takiego jednego z zawodników, który rzucił sobie post swojego czasu na LinkedInie, że szuka pracy. I znalazł tą pracę, to taką informację, widzicie, niespecjalnie super ekstra profesjonalny post. Powiedzieli, że to profesjonalny post i powiem wam, nie muszą być wasze posty profesjonalne super na LinkedInie, no chyba, że jesteście copywriterami i będziecie popełniać dużo błędów językowych. Wtedy może być jakiś tutaj niespójność. Przede wszystkim ważne jest, żeby zacząć opowiadać o sobie historię, to co robicie, kim jesteście. To jest fundament budowania marki osobistej, to jest poznawanie samego siebie i opowiadanie tego, co się robi. Tutaj Marcin wrzucił taki post i ten post sprawił mu efekt dawny taki, że w ciągu 48 godzin dostał 10 ofert pracy i jedną przyjęcie. Rzeczywiście takie historie są udane i nieudane. Tak? Są historie osób, które też rzuciły taki post i po miesiącu dalej nie znalazły pracy. Ale są różne konteksty, niuanse, które mają na to wpływ, żeby wam to pomogło osiągnąć lepszy sukces, tak? Większą skuteczność, choćby taki jeden post. I dzisiaj chcę się z wami takimi wskazówkami podzielić. Tak? Żeby wasz post faktycznie przyniósł wam zlecenie albo pracodawcę, albo jeszcze jakiś tam wykonawczy efekt. Nie wiem, partnera życiowego. Tego typu rzeczy też się dzieją zresztą na LinkedInie. Jak LinkedIna znacie, jest to największa na świecie platforma networkingowa, biznesowa. Nie ma konkurenta, Microsoft jest właścicielem i jak dobrze wiecie, zabija konkurencję. Tak, albo zjada na śniadanie, więc raczej nie wyrośnie nic nowego. Na LinkedInie mamy ponad miliard kont. To jest ważnego, jednak chcę wam zwrócić uwagę, że LinkedIn to jest takie największe na świecie wydarzenie networkingowe. I w sumie cała sztuka, jak działasz na tym LinkedInie, to ma bardzo dużo konsekwencji, jest jak tak samo należy działać jak na targach, jak na targowisku. Jak na targach, nie wiem, tam choćby pracy, albo targach budowlanych, albo targach IT, targach dla deweloperów, czy jakichś tam różnych branżach, reguły są bardzo podobne. Prawa psychologiczne są w zasadzie te same, niuanse są techniczne. Dlatego teraz chcę, żebyście na chwilę wstali, wszyscy, tak, tutaj, i zrobimy. Tomek wszystko zna, ale ja zawsze lubię robić ten ruch, bo ja lubię, jak się ludzie integrują. Chciałbym, żebyście teraz to dali piątkę dwóm osobom, może być więcej, powiedzieli, świetna robota, jesteś super. Chodzi o budowanie relacji. Chodzi o oczywiście piątki, pokazanie przy okazji tego, a ja robię to, a ja robię takie fajne rzeczy, a w tym ci mogę pomóc, a ty mi możesz w tym pomóc. O, spotkajmy się, pogadajmy. Tylko chodzi o to, żeby inni o tym wiedzieli. Więc to jest takie największe na świecie wydarzenie networkingowe, na którym najważniejszym elementem jesteście wy. W zasadzie inne osoby, z którymi budujecie relacje. Nie strony firmowe, nie płatne reklamy. Na pewno też niedobrą praktyką jest wysyłanie mailowe wiadomości sprzedażowych. To też raczej niezbyt dobrze się sprawdza, ale czasami działa.
Chciałbym zwrócić uwagę, LinkedIn ma w ogóle ma mega bazę, oprócz tego, że LinkedIn jest platformą społecznościową, jest mega bazą ofert pracy. Jak robiłem tego screena, to było na Polskę 77 tysięcy, nie, 790 tysięcy. Plus. Prawda. I to różnie tam gdzieś się waha, ale mniej więcej całkiem dużo, bo to z całego świata się agregują. I tutaj też pod tym względem to jest potężna platforma. Zresztą jak się pytam młodych, to przeważnie LinkedIn się kojarzy z pracą. Tak? I wielu innym osobom, które nie zaczęły działać. A te, które zaczęły działać i zjadły wakcyna o nazwie LinkedIn, widzą tutaj znacznie większy świat możliwości. Tak? Między innymi pod względem rozwoju, nie tylko budowania relacji, networkingu, sprzedawania, pozyskiwania klientów, ale też rozwoju. Najważniejszym elementem jest budowanie relacji na LinkedInie. Jest kim tutaj w Polsce budować relacje? W Polsce mamy podać 7 milionów już teraz nawet kont. Ale takich aktywnych osób na LinkedInie jest około 4 milionów w skali miesiąca. Czyli tutaj jest tu czymś piątki. Jeszcze powiem wam, że jak 8 lat temu prowadziłem szkolenia z LinkedIna, to były 2 miliony osób. I tak było sens to robić. A teraz mamy kilkukrotność tego. I jeszcze coś ciekawego, co miesiąc w Polsce na LinkedInie 100 tysięcy osób zakłada nowe konta. Czyli mniej więcej w skali roku mamy wzrost o milion nowych osób na tej platformie. I coś ciekawe, bardzo dużo młodych osób. Blisko 1/3 LinkedIna to są młode osoby, generacja Z, co się też zmienił. Tak? Chętnie wchodzi na tą platformę i tutaj chętnie korzysta z tej platformy do różnych rzeczy. I tutaj między innymi przede wszystkim do szukania pracy, szukania zleceń klientów. Jak można znaleźć i korzystać z LinkedIna? Bazą jest w ogóle profil. Założenie profilu, ale też chodzi o aktualizowanie i można też założyć ten profil i czekać. Ktoś może was znajdzie, wygoogla, znajdzie w wyszukiwarce i też już będzie cud. Coś się wydarzy. Ale oczywiście warto to wzmocnić, ogłosić, że szukacie pracy albo że takie rzeczy oferujecie, a nie inne. To jest bardzo dobry pospiecie, jaki na LinkedIn jest. Cześć, jestem Adrian, specjalizuję się w tym. Moją pasją jest to i takie rzeczy robię i w tym najchętniej pomogę. Chcę, żebyście o tym wiedzieli, moja druga sieć. Podstawowa rzecz. Mało kto to robi. Tak? Komputer jakiś tam PRL motywacyjny. I teraz żart, oczywiście to też są ważne, ale przeglądać oferty pracy i aplikować. Możecie właśnie przeglądać oferty pracy, aplikować, możecie przeglądać profile firm, osób i też aplikować, zagadywać tam do nich, budować relacje. Ale to, co jest ważniejszego, to co jest jeszcze bardziej skutecznego, no to jest kwestia budowania marki. Wtedy to znacznie lepiej działa. Też mówi, silna marka osobista otwiera wiele drzwi na LinkedInie i nie tylko. Więc przede wszystkim fundamentem jest networking, budowanie sieci kontaktów z skupieniem się na relacji, na jakiejś konwersacji, mniejszej, większej, wymianie, choćby przy biciu piątki. To już jest super, jak z kimś przybijecie piątkę na LinkedInie, to jest dobre, łatwiej będzie wam przybić drugą piątkę następnym razem, nie? A potem przejść dalej, bo jak tylko kogoś zaprosicie, zbierzecie inne osoby jak Pokemony, to trudniej potem przejść do interakcji. Dlatego jak z kimś się kontaktujecie, na kim wam zależy biznesowo, to napiszcie coś do tej osoby. Albo jak was przyjmie, to przynajmniej napiszcie, to jest ważne. Rozwijać się możecie, kursy, szkolenia na LinkedIn, tego cała masa rzeczy jest. No i oczywiście aktywne budowanie marki osobistej, no przede wszystkim przez publikacje, tworzenie kontentu, treści, komentarze. Ale nawet silną markę osobistą na LinkedIn można by budować bez kontentu. Wiecie o tym? Można też, po prostu rozmawiając z innymi. Taki tutaj jeszcze jest kontekst, ja to oczywiście muszę się rozgadać na zegarek. Kojarzycie taki kontekst. No i to jest dzisiejsza prawda, tak de facto po prawej stronie, to co mamy po prawej stronie, to tak dzisiaj powinno być. Dzisiaj świat potrzebuje wiedzieć o nas więcej. Świat cyfrowy potrzebuje więcej słów kluczowych. Wiecie, co chodzi o słowa kluczowe. Tych fraz musicie dostarczyć więcej innym wyszukiwarkom, czyli mózgi potencjalnych klientów i partnerów i pracodawców. Oni potrzebują tych słów kluczowych. Jak najwięcej, różnych, niuansowych, związanych z wami, z waszymi skinami. I warto tutaj dodać więcej do swoich profili, po to, żebyście się bardziej wyróżnili. I żeby, po to, żeby budować silniejszą markę osobistą. Bo świadome budowanie marki osobistej, to o to chodzi, żeby budować tą markę. Bo zawsze budujemy, zawsze budujecie markę. Czy macie konto na LinkedIn, czy nie macie konto na LinkedIn, nie budujecie. Tylko macie słabsze. Bo siła marki jest w ilości waszej, można powiedzieć, sile waszej sieci kontaktów. Waszych relacjach, jakby w umysłach osób, które was znają, tam jest wasza marka. Wasza marka osobista to nie jesteście wy, to jest to, co inni o was wiedzą.
I to jest ważne, żebyście budowali świadomie, szczególnie, że na świecie tak jest. Zresztą zauważyliście, że nie zawsze ktoś, kto jest kompetentny, wygrywa różne zawody. Tak? Ale potrafi się komunikować. Więc jak wy macie kompetencje i jeszcze zaczniecie komunikować, to w ogóle super. I o to chodzi, żeby te dwie rzeczy połączyć. Dlatego chcę parę wskazówek dać wam w czterech filarach social selling indexu, czyli uzupełnienia profilu. Co możecie dodać, żeby wasz profil był jak landing page, czyli kierował w odpowiednie miejsca, bo parę rzeczy pewnie możecie to zmienić. Jak budować kontakty, tworzyć treści i budować relacje, o tym parę słów. W zasadzie dopiero to było prowadzenie do prelekcji. Żartuję, ale będzie już to wystarczy. Więc atrakcyjny profil pracuje za was, a ja chcę wam przyjrzeć uwagę na parę rzeczy na tym profilu. Ważne, żeby był... Żebyście sobie ustalili cel, po co jesteście na tej platformie. Czyli chcę pozyskać takie zlecenia, nie wiem, na strony. Chcę pozyskać na obsługę stron, na serwis stron. Chcę pozyskać klientów. Chcę budować wizerunek jako najlepszy serwisant stron na WordPressie. Na przykład, nie? I chcę taki, trzeba to pokazać światu. Jak macie ten cel, to potem cała reszta wam się układa, co dodać do profilu. Jeżeli tego nie macie, no to coś takiego jest, jak wchodzimy do sklepu i tak patrzymy i w sumie fajne. I taki nie też mogą do was powiedzieć. Więc musi być aktualny i maksymalnie uzupełniony. Maksymalnie znaczy, że na maksa, ale naprawdę warto dodać, co możecie dodać. Ażby mi była pomocna informacja, że kiedyś pracowałem w hostelu w Krakowie, trochę lat temu. I ona pomogła mi zbudować biznes. Chociaż taka informacja, no pracowałem na recepcji, jako animator wydarzeń kulturalnych w hostelu. Więc tego typu rzeczy. Ważne jest, że możecie też ogłosić, jeżeli szukacie pracy na LinkedInie na przykład, że jesteście otwarci na ofertę pracy, albo możecie też dodać drugą opcję, świadczenie usług. Czy macie to uruchomione? Jest bezpłatna opcja, każdy z was może dodać, że świadczy pewną usługę, jest freelancerem i wchodzi do bazy ofert pracy, nie ofert pracy, tylko usług na LinkedInie, że świadczycie usługę. Takie etapie. Możecie sobie osobną kartę, pod kartę na LinkedInie. Oczywiście możecie, macie tutaj do wyboru, możecie jedno i drugie naraz dodać, tak? Uruchomić sobie, czyli wtedy możecie sprawić, że będzie się wyświetlała ta też jedna ramka. Więc klikacie otwarty na i będziecie mieć tutaj te kilka opcji do wyboru. Ja już tutaj nie mam do tej usługi, więc w skillie po prostu tego nie było. Tu sobie w przypadku pracy definiujecie sobie różne parametry, co was interesuje, kto ma was znaleźć. W ustawieniach profilu też możecie sobie dać większą dostępność, żeby inni was znaleźli, ci, którzy mogą was szukać tam w celach biznesowych. Więc o tym pozycjonowaniu mówiłem, warto też się zastanowić właśnie na jakie frazy chcecie się pozycjonować. W głowach waszych klientów, partnerów, potencjalnych pracowników i tak dalej. Także to, co jeszcze chciałem powiedzieć, że zdjęcie profilowe, bardzo ważne psychologicznie jest, żeby na tym zdjęciu były widoczne usta i oczy. To jest bardzo ważne dla naszych mózgów, nieświadomie. Nasze mózgi reagują w ten sposób, że potrzebują widzieć usta i oczy. Tak? Jeżeli ich nie widać, minus 10 punktów dla poczucia bezpieczeństwa. Takie różne drobne niuanse mają znaczenie. Więc to jest taka aplikacja Profile Pickmaker. Ona może wam też zrobić fajne, podmienić tła, macie od nas 60 wariantów tła na profilu na LinkedInie. Ale tu jeszcze nie o tym. Zdjęcie w tle to oczywiście też warto dodać, żeby ona nie była tablicą, bo się nie mam jak na drodze do Zakopanego, ale chodzi o to, żeby tam był jakiś klimat. Tak? Co robicie, może parę słów kluczowych, nie chodzi o numer telefonu i adresy mailowe, nie chodzi o to. Warto również skupić się na tym nagłówku, żeby on zawierał pewne frazy. Możecie też opisać sobie ten nagłówek. Ja pracuję taką strukturę, możecie sobie zrobić zdjęcie albo znaleźć gdzieś tam na moim profilu na LinkedIn, nie jest trochę materiału. W ogóle jak będziecie na mój profil na LinkedIn, to tam jest sporo materiałów, takich różnych, przejdziecie sekcje polecane, o których teraz właśnie wam powiem. A, i jeszcze co możecie bezpłatnie dodać do profilu, link do waszej strony, do waszego portfolio, do waszej oferty i ten link będzie widoczny na profilu. A jeżeli macie konto premium, co niekoniecznie jakoś tam specjalnie polecam, żeby je wykupywać, jeżeli nie ma specjalnej sprzedażowej potrzeby, to możecie dodać jeszcze link, który będzie widoczny w wyniku wyszukiwania, tak? Czyli ten specjalny. Ale ten możecie normalnie dodać, jak macie konto uzupełnione na LinkedInie. To już jest fajna opcja. Tak wygląda moja sekcja usług. Ona jest widoczna na moim profilu. Tak? Czyli mam zdefiniowany zakres usług, mogę dodać jakieś multimedia, jakąś prezentację, portfolio możecie dodać i tego typu rzeczy. Coś z was to ma dodane? Tak, przyjmuję tutaj coś z tego.
Dobra. Sekcja o was, tutaj opisujecie, rozbijacie, co macie w pozostałych sekcjach. A ja, okej, na profilu to, co z ważnego jeszcze jest, co jest super sekcją, to jest sekcja polecane. Tutaj możecie dodać dodatkowe informacje, do portfolio przekierować, brać prezentacje, wideo, różnego rodzaju materiały. To jest też bezpłatna opcja, możecie ją dodać do profilu i fajnie wygląda, fajnie się prezentuje. Skorzystajcie z niej, bo od razu też można wam generować ruch. Tak samo ten ruch i fajne informacje dla klientów możecie dodać w doświadczeniu zawodowym. Też dodajecie tutaj multimedia. Dodajcie je, dodajcie jakąś prezentację PDF-a, przypady waszych realizacji, nie wiem, portfolio klientów czy tego typu rzeczy, co tam robicie. Opowiedzcie więcej historii na swoim profilu. Bardzo ważne jest na LinkedInie właśnie, to jest ta baza, to są lista waszych umiejętności. Zadbajcie o to, żeby ona była wyrazista, bo to są wasze tagi w systemie LinkedIn. I na bazie tego LinkedIn wie, kim jesteście i kim nie jesteście. I na bazie tego was przyporządkowuje do różnych, można powiedzieć, innych profili, innych sekcji. Więc zadbajcie o to, żeby tutaj... Też nie przestawcie z ilością, bo tam można chyba do 100 dodać. Ja tak polecam, żeby to max było 30, żeby ktoś mógł wam potwierdzić te umiejętności, żeby też nie przesadzić. I no i nie usuńcie takie rzeczy, obsługa Worda albo... Tak, dawniej się te rzeczy dodawało, więc... Jeżeli ktoś z was to ma. Rekomendacje oczywiście warto zadbać. Wiele rzeczy oczywiście warto zadbać i uzupełnić ten profil. Jak możecie, to uzupełnijcie. Profil możecie mieć w kilku językach. Jak działacie międzynarodowo, to jest fajna opcja. Ja mam na przykład dwujęzyczny i faktycznie w tym pozostałem się śmieję. Za granicę mam też zlecę. To, co jest takiego jeszcze, właśnie pamiętajcie, żeby wasz ten profil odpowiadał na potrzeby waszych kontaktów. I taki jeden tip, zanim mnie tutaj oprzeczą, że już powinienem kończyć, to chodzi o sieć kontaktów. Traktujcie ją jak waszych sojuszników. Ja już powiedziałem wcześniej, że siła waszej marki osobistej na LinkedInie jest w tym waszej sieci kontaktów. W tym, kto was zna. A najważniejszym, można powiedzieć, członkami waszej społeczności, wasza sieć kontaktów to jest wasza społeczność. Budujcie z nią relacje, utrzymujcie te relacje, bo to dzięki ich lajkom, komentarzom, poleceniom zobaczą wasze posty potencjalni klienci, czy też pracodawcy. W nich jest siła waszej marki, nie w tym, kogo tam znać, czy kogo wierząc. Marcin, nie mrę. Ale ja już kończę. Przepraszam. Także. Przeszedłeś? A mogę się pożegnać przez mikrofon. No dobra, tak to chciałem powiedzieć. Jeżeli ktoś chce tą prezentację, to może do mnie napisać na LinkedInie. To ja wtedy podeślę indywidualnie. A w bazie. Aha, okej, okay, będą wszystkie te materiały, to nie wiedziałem. Natomiast właśnie na co chcę wam zwrócić uwagę, jedna bardzo ważna myśl. Pamiętajcie, że bez tych osób, które was znają, nie ma silnej marki, nie dotrzecie do tych osób, z którymi chcecie robić biznes. I które chcą, mogą się z wami robić biznes. Więc bardzo ważne jest to, abyście budowali relacje z waszą branżą, czyli super, że tu jesteście, budujecie relacje ze sobą, między sobą. Wspierajcie się w budowaniu swoich biznesów. To jest istotne. Szczególnie na LinkedIn, bo czasami ludzie zapominają, skupiają się tylko na wysyłaniu wiadomości i zaproszeń do potencjalnych klientów. Ale nie macie, ale bez tego nie macie autorytetu, bez relacji, które budujemy w pewnych etapach.